pokazaliśmy dwie z metod sadzenia lasu, najbardziej popularne, metodą na kostur i metodą przy pomocy szpadla. I widzieliśmy, że mieliśmy do czynienia z sadzonkami głównie sosna i brzoza tutaj, na tym siedlisku. Czy to jest tak, że możemy sobie posadzić gdzie chcemy, jakie chcemy sadzonki? Od czego to zależy? Obalam ten mit. Ważne w życiu, żeby mieć zasady. My jako leśnicy też mamy zasady. Mamy zasady hodowli lasu. No, może pokażmy to. Zasady hodowli lasu, czyli tym się posługujemy. Tak, tym się posługujemy i na tym głównie pracujemy. Te zasady hodowli lasu mówią nam o tym, że my leśnicy nie możemy sobie posadzić czego chcemy, gdzie chcemy. W miejscu, w uprawie, na której się znajdujemy, sadziliśmy głównie sosnę i głównie brzozę. Dlaczego? Ano dlatego, że uprawa ta charakteryzuje się bardzo słabym siedliskiem. Siedliskiem w najprostszym rozumieniu bardzo słabą glebą. Sadziliśmy tu głównie... No może pomogę, pokażemy. Sadziliśmy tu głównie sosnę i brzozę. Dlaczego? Kolejne pytanie, dlaczego? Ano dlatego, że są to gatunki bardzo mało wymagające, jeśli chodzi o zasobność tych gleb. Czyli te gatunki urosną nam na bardzo słabych siedliskach, czyli na bardzo słabo żyznych glebach. Pokażmy, może one mają różny system korzeniowy, czy to, że mają, zobaczmy na ten drugi, na tą drugą sadzonkę, brzoza i sosna, różny system korzeniowy, czy to ma jakiś wpływ na metodę sadzenia? Ma to olbrzymi wpływ na metodę sadzenia. Jak widzimy, sosna, w tym przypadku sadzonka jednoletnia, system korzeniowy dość mały, dlatego możemy ją posadzić najszybszą metodą, czyli metodą pod kostur. Natomiast sadzonka brzozy, sadzonka już dwuletnia, system korzeniowy bardzo mocno rozbudowany, kilkakrotnie większy od systemu korzeniowego sosny, dlatego też pod kostur takiej brzozy nie posadzimy, ponieważ ta szparka jest zbyt mała, dlatego musimy już tutaj wykopać szpadel, wykopać duży dużą jamkę i, okay. I tak posadzić. Dlatego różnią się te metody, dlatego się je stosuje odpowiednio do systemu korzeniowego. Dokładnie tak. Sadzarki to maszyny coraz częściej stosowane w lasach państwowych, w kampaniach odnowień i zalesień. Znajdujemy się na terenie Leśnictwa Czarnobór, Leśnictwo Czernica. Przedstawimy Państwu prace zalesieniowe przy użyciu sadzarki mechanicznej. Proszę Państwa, jest to sadzarka talerzowa z racji na konstrukcję i budowę. Ma dwa talerze gumowe, które służą do przenoszenia sadzonki w miejsce jamki, dołu, który jest wykopany wcześniej, powstał poprzez użycie tej sadzarki. Obsługa tej maszyny składa się z dwóch osób, które naprzemiennie wprowadzają do tarczy sadzonkę. Odbywa się tak, że pracownik wkłada do tarczy gumowej sadzonkę, która następnie zostaje przenoszona przez układ ruchowy na dół wcześniej przygotowaną jamkę, która pług znajdujący się w budowie tej sadzarki przygotowuje jamkę i tarcze gumowe przenoszą ją do tej jamki. Następnie rolki stalowe przyduszając, zagniatając ziemię, zakrywają system korzeniowy i tak powstaje posadzenie sztuki sadzonki, posadzenie młodego, przyszłego drzewka. Obsługę sadzarki tworzy traktorzysta i dwóch pracowników, którzy naprzemiennie podają sadzonki do systemu. Pracownicy znajdują się w części zabudowanej, która skutecznie zabezpiecza przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Stosowanie sadzarki pozwala zwiększyć wydajność oraz uniknąć błędu podwinięcia systemu korzeniowego. Proszę Państwa, to jest sadzarka mojej produkcji. Która została przez nas, przez mój zakład. Z racji potrzeby pracy, zmniejszonej ilości rąk, zaczęliśmy myśleć nad wspomożeniem prac zalesieniowych poprzez mechanicznej jej pomoc. Sadzarka
wykonana została przez nas zakład, zaprojektowana również przez nas i ma za zadanie pomóc dużej pracochłonności przy pracach zalesieniowych i to była główna motywacja do pomocy w zalesieniach. Kiedy urodził się pomysł stworzenia sadzarki, aby pomóc sadzanie ręczne przy użyciu mechanicznym, w drodze powstała projekt, najpierw szkice sadzarki, potem poprzez próby i doszukanie się działania idealnego, dobrego, a z racji, że jesteśmy w lesie i warunki są całkiem inne niż sadzarki używane w rolnictwie, poprzez drogę prób i praktyki z leśnikami, wykonywania prac zalesieniowych, stworzyliśmy, powstała sadzarka, która bardzo dobrze spełnia swoje zadania. Najpierw były szkice, były projekty, potem faza wdrożeniowa. Zmienialiśmy, próbowaliśmy wielu rozwiązań, jak również konstrukcyjnych zmian w procesie sadzenia, aż drogą wielu prób doszliśmy do takiego rozwiązania, które sprawdza się. Wydajność pracy tej maszyny to 10 tysięcy sadzonek w ciągu 8-godzinnego dnia pracy. Sadzarką można sadzić na nieprzygotowanej glebie, pod warunkiem, że zachwaszczenie jest niewielkie. Nieuniknione jest, aby było bez pomocy ludzi, bo mamy tutaj las, czyli pniaki, korzenie. Po przejściu sadzarki musi człowiek przejść, sprawdzić porządek porządku. Jakość sadzenia, jakość sadzonki. Oprócz prac na powierzchni pozrębowej prowadzi się także odnowienia luk i gniazd. Gniazdo jest to niewielka powierzchnia, która służy nam do przebudowy drzewostanu. Na tej powierzchni, tą powierzchnię będziemy odnawiać gatunkami liściastymi, takie jak dąb czy buk, ale również wprowadzimy domieszkę, lipy i graba. Luka to niewielki fragment drzewostanu, który głównie ze względu na czynniki atmosferyczne, na przykład susze, podtopienia bądź na gradacyjne występowanie szkodliwych owadów, doznał przerzedzenia. Lukę odnawiamy gatunkami głównie wieloletnimi, szpadlem, wiamkę. Sam proces odnowienia luki nie różni się technologicznie od odnowienia pozycji na otwartej. Nie musimy się martwić, że tego lasu zabraknie, bo wiemy, że są teraz trzebieże, że się las pieli, tak? No ale, a tutaj jest z drugiej strony zaraz ten las się sadzi. I właściwie ta jedna strona jest jakby taka dosyć głośna w mediach, a to, że sadzimy tyle lasu, że odnawiamy te powierzchnie, zalesiamy, zwiększamy tą lesistość kraju, no o tym się mówi trochę mniej. My konsekwentnie realizujemy obowiązki nałożone na nas przez ustawę o lasach, która mówi, że tereny pozbawione roślinności leśnej muszą być odnowione w ciągu najbliższych 5 lat. Także nie ma, mitem jest to, że leśnicy tylko wycinają lasy. Leśnicy również zalesiają powierzchnie pozbawione roślinności leśnej, jak również zalesiają tereny pochodzenia rolniczego. Tak, no czasy powojenne, zaraz po wojnie, pokazują, że tej lesistości kraju było 21%. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy już 30% lesistości kraju. Zmierzamy do zwiększania tej liczby, do 35% w 2050 roku, czyli gdzieś te tereny nowe pod nowe lasy też się pojawiają. Kampanie odnowień prowadzone są na terenie całej Polski. Głównie na wiosnę, ale także jesienią. Lasy państwowe każdego roku sadzą ponad 500 milionów drzew. Najczęstszą przyczyną pożarów w lasach państwowych jest człowiek.
Może to być działanie zamierzone, niezamierzone. Ogólnie jest notowane około 70%, natomiast ogólnej ilości pożarów, a jeżeli idzie o działanie zamierzone, to są to podpalenia i one stanowią na ogólną ilość pożarów w kraju 1725, powierzchnia 299 hektarów, to jest 300 boisk piłkarskich, żebyśmy mieli lepsze wyobrażenie o sprawie, to spaliło się nam w ramach podpaleń około 114 hektarów, co jest 114 boisk, bo tak też można przyjąć, a ilość tych zdarzeń to jest 633. Jeżeli idzie o Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku, to powiem Państwu, że tutaj jest tych zdarzeń o wiele mniej, bo na 71 zdarzeń pożaru w lesie powierzchnia około 33 hektarów, to jest 33 boiska, to mieliśmy przypadków na 20 hektarach, to jest 20 boisk się spaliło, a tych zdarzeń było 29. I mamy dzisiaj pełen obraz tego, jak samo zachowanie człowieka wpływa na ilość pożarów w lasach państwowych. Dla naszego bezpieczeństwa w lasach państwowych przy zdarzeniach takich, jakim są pożary, mamy na terenie naszej regionalnej dyrekcji w Szczecinku system alarmowo-obserwacyjny, który w istotny sposób pozwala nam wykryć zdarzenia, które mają miejsce przy lesie czy w samym lesie, tu mowa o pożarach, i dla bezpieczeństwa naszego turystów, jeżeli znajdujemy się na obszarach leśnych naszej dyrekcji. I tutaj determinacja nasza w lesie, czyli zachowanie, musi być uwarunkowane naszą świadomością, bo jeżeli nie zastanawiamy się nad tym, to takim namacalnym przykładem jest tutaj statystyka, gdzie te 40% są to podpalenia, około 20% są to niezamierzone działania, ale zawsze tym czynnikiem jest człowiek. I dlatego też pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy pożar, to nie zapominamy o telefonach. 112 998, a po zawiadomieniu Państwowej Straży Pożarnej jest uruchamiany Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, gdzie na każdym powiecie komendant powiatowy posiada swoje stanowisko kierowania i wówczas ta straż wyjeżdża do pożaru. Znajdujemy się na stanowisku kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. To tu spływają wszystkie powiadomienia o pożarach i miejscowych zagrożeniach. Tu dyżurny dysponuje siły i środki do poszczególnych zdarzeń. Podsumowując rok 2016, po przeanalizowaniu chcieliśmy podkreślić, że 1/3 wszystkich pożarów, jakie powstają, to niestety, ale to są pożary traw. Tu akurat w tym roku rozpoczęto kampanię Stop Pożarom Traw. Podsumowując to, co wcześniej powiedziałem, w tamtym roku mieliśmy 95 pożarów traw, to stanowiło 1/3. Niestety ten rok jest bardziej drastyczny. Do połowy kwietnia mieliśmy już 60 zdarzeń, czyli widzimy, że to nawarstwia się. Apelujemy do Państwa o rozwagę, że wypalanie traw jest bardzo niebezpieczne. Stereotyp, niektórzy mówią, że użyźnia to ziemię, niestety bardziej wyjaławia. Do atmosfery przedostają się różnego związki chemiczne, stwarza zadymienie, zagrożenie. Wiadomo, że niegroźny z pozoru pożar trawy może przenieść się do lasu. Kontynuując kampanię Stop Pożarom Traw, apelujemy do Państwa o rozwagę i rozsądek przy odpoczynku na łonie natury. Pamiętajmy o zachowaniu przy stosowaniu grilli, rozpalaniu ognisk w miejscach tylko dozwolonych. Pamiętajmy o pozostawieniu miejsc tak, jak zastaliśmy, tak, żebyśmy nikomu nie wyrządzili krzywdy. Pamiętajmy o tym, że pożary traw
pozornie wydające się małe, jako małe pożary, mogą przedostać się do lasu, zagrozić budynkom sąsiadującym z miejscem naszych odpoczynków. Dlatego do Państwa apelujemy o rozwagę, rozsądek przy stosowaniu ognia otwartego. Pamiętajmy, że w 94% pożary traw, lasów to niestety to jest czynnik ludzki. Nie zostawiajmy szkieł, wiadomo, niedogaszonych ognisk, nie rzucajmy zapałek, papierosów w miejsca niedozwolone. Proszę Państwa, jeżeli wybieramy się teren, na wycieczkę, a zobaczymy ogień traw, który powoduje to, że nasi bracia mniejsi, zwierzęta, gady, płazy, ptaki, bo i takie się pojawiają w miejscach, na łąkach, miejsca lęgowe, to ogień powoduje dla nich ból. To są nasi bracia mniejsi i ich boli, o tym trzeba pamiętać. Natomiast jeżeli, proszę Państwa, udajemy się na wycieczkę, na biwak, to musimy trochę przeanalizować temat, jak tutaj już wcześniej kolega aspirant powiedział, musimy się przygotować do takiej eskapady. Po pierwsze, jeżeli mamy małe dzieci, to spróbujmy im wytłumaczyć, co spotkamy w miejscu naszego pobytu, jak się tam należy zachować, jak musimy pokazać przyrodę dla naszych dzieci, żeby później pamiętały, że jest to dobro narodowe, które musimy chronić. A zatem kontakt z leśnikiem wskaże na miejsce, gdzie możemy rozbić namiot, wskaże na miejsce, gdzie możemy zaparkować samochód, wskaże na miejsce, gdzie możemy rozpalić ognisko. Jeżeli już ten kontakt mamy, pamiętajmy o telefonie komórkowym i wówczas jest szansa powodzenia całego przedsięwzięcia. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież szkolną, pamiętajmy o tym, że musi być opiekun, który jest dorosłym, posiada już dowód osobisty. A z grona pedagogicznego też namawiamy panie i panów nauczycieli, żeby w wydatny sposób przygotowali taką imprezę, a myślę, że pożarów będzie wtedy mniej, a my będziemy się cieszyć, że mogliśmy miło i przyjemnie spędzić czas w naszym otoczeniu, w lesie, o który zawsze trzeba walczyć, a z drugiej strony las czeka na naszą wizytę. Dziękuję. A jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji, że wybuchnie gdzieś pożar, pamiętajmy o telefonach alarmowych 998 i 112. Dziękujemy bardzo.